Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kolejnym fajnym owocu egzotycznym. Ten owoc myślę, że możecie już bardziej kojarzyć, a przynajmniej wiem, że jest w miarę dostępny, łatwiej dostępny niż inne owoce. A mówię tutaj o marakui. Marakuja to jest taki ciekawy owoc, który występuje pod wieloma nazwami. Więc kupując go po prostu zwróćcie uwagę, bo tak, to jest marakuja i to jest marakuja. To jest marakuja, ten taki rodzaj, ona jest mniejsza, ciemna, w kolorze prawie że śliwkowym, no takiej wyblakłej śliwki i jest, ja wiem, wielkości malutkiej cytryny, no właśnie takiej przerośniętej śliwki. A to z kolei taka odmiana żółta jest znacznie większa, tutaj dla porównania pokazuję też tę malutką marakuję. Jest znacznie większa, może osiągać nawet wielkość grejpfruta. Tutaj ta moja marakuja jest taka bardziej jak jabłko. No i to jest właśnie marakuja i to jest marakuja. Ich inne nazwy, pod którymi możecie trafić w Polsce, to męczennica, passiflora i ostatnia jej nazwa to grenadilla, czyli trochę kojarzy się tak z granatem, no to trzeba uważać, jak będą Wam na przykład taki owoc nabijać na kasie w jakimś markecie, jeżeli akurat w markecie będziecie kupować. No właśnie, może być inna cena. A jeżeli będziecie kupować na jakimś targu, czy to w Polsce, czy za granicą, no to po wyglądzie, tak? Brązowy i taki żółto-pomarańczowy. Kupując marakuję, zwróćcie uwagę na jej wygląd i też wagę. Ona jest tak naprawdę taka leciutka. Wydaje się, mimo że to jest duży owoc, na przykład ten żółty, to ona jest tak jakby pusta była w środku. Tak samo ta brązowa. Nic tam nie chybocze. Ta skórka jest taka wyschnięta. Nawet jak się popuka, powiedziałabym, że jest tak jakby puste w środku. Jeżeli kupujecie na przykład żółte, to śmiało możecie wybierać taką z plamkami, brązowymi plamkami, o tego typu. Znaczy, że owoc jest bardziej dojrzały niż taki żółty bardzo. Ta skórka może być nawet taka sucha w dotyku, ona się lekko ugina pod palcem, ale tak jakbyście mocniej nacisnęli, no to da się ją jakby złamać, tak trochę jak, nie wiem, styropian, takie mam skojarzenia. I tak, marakuję, jak już kupicie, czy to tą małą, czy tą dużą, to wystarczy przeciąć na pół nożem. Ona jest taka właśnie trochę jakby tekturowa, styropianowa, więc najlepiej wbić najpierw ostrze noża w środek i dopiero przeciąć, żebyście sobie jej też tak nie zmiażdżyli. Bo jak przetniecie na pół, to najłatwiej marakuję jeść łyżeczką. Zobaczcie, tutaj tak wygląda ta żółciutka, a tak wygląda fioletowa w przekroju. One w smaku są bardzo podobne. Ta fioletowa ma mniejsze pestki, ta żółto-pomarańczowa większe. Jadalny jest środek razem z tymi pesteczkami. Skórka nie, zresztą myślę, że nikt by jej nie chciał jeść. I ten miąższ jest taki galaretkowy. Galaretkowy tak dosłownie, nie wiem, na ile to będzie widać, ale jest taki, o widzicie, taki galaretkowy, raczej lejący, a w tej dużej miąższ jest naprawdę mocno galaretkowy, nawet ciężko rozdzielić, żeby tak wyjąć, na przykład trochę sobie odrobinę nabrać. To jest taki mocno galaretkowy, taki zespolony z tymi pesteczkami. Marakuja jest bardzo smaczna. Znaczy, jestem ciekawa w ogóle, ci z Was, którzy jedli, czy Wam smakuje. I ta żółta i ta ciemna smakują dosyć podobnie. Jedna jest może trochę bardziej kwaskowa. Smakują dla mnie jak takie nadzienie, ten środek agrestu, ten słodki. Trochę mi właśnie przypominają agrest. Są smaczne. Dla niektórych to najsmaczniejszy owoc, inni pewnie mają smaczniejsze. Nadaje się do sałatek, jako dekoracja deserów. Można też ją wykorzystać tak trochę na wytrawnie do jakichś sosów, do mięs, żeby tak fajnie przełamać smaki. albo po prostu jeść, no, tak jak i inne owoce egzotyczne, tak, no, na surowo, tak, podjadać sobie. Myślę, że warto spróbować. Ale tak to ja bym dawała je szczególnie do jakichś fajnych sałatek, do sałatek owocowych, super. Na pewno sprawdzi się w jakimś duecie z kokosem, z pomarańczą, to jak najbardziej. Do ciast takich pieczonych raczej nie widzę, raczej desery na zimno. I właśnie jakieś mięsa, dodatki, sosiki. Jestem ciekawa, czy znacie właśnie marakuję, czy lubicie, jak waszym zdaniem smakuje. Może macie jakieś też zdanie na temat, która jest lepsza, czy ta ciemna, malutka, ups, jest bardzo soczysta, więc musicie uważać, czy ta ciemna, mała, czy ta większa, pomarańczowa. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu. Ja życzę wam smacznego i zapraszam po więcej pomysłów i poradników na stronę www.kotlet.tv.